ostatnia nadzieja, jedyny Polak w Open Cupie, edycja 120 europejska, no i albo się uda, albo się nie uda. Przed chwilą stoczył ponad 20-minutową grę na rosyjskiego zawodnika, oczywiście jest nim Rattata, czyli Iwan Czepurnow. No i Spirit musi wygrać również i tę mapę, jest 1-1, także ten, kto wygrywa teraz, ten idzie dalej i zagra z Showtime'em w kolejnej rundzie. To będzie już ćwierćfinał, a na razie Ro 16 i tak się trzeba namęczyć, jak widać. No, przez drabinkę się przebija masa znakomitych zawodników, jest Raynor, Hiro Marinto, oczywiście ci faworyci, ale i Showtime, Skillos, Lambo, Drogon, Gwubanda, Special też jest, który ostatnio tam w King of Battles widziałem, że awansował z niełatwej drabinki do turnieju już głównego i no, Juanito też potrafi zaskoczyć. Thermal, Max, Pack, Spirit, sporo dobrych graczy. Także lecimy. Właśnie do gry ze Spiritem. No, spokojnie. Nie pierwszy dzień streamuję, także pilnuję. Chociaż to parę razy w historii może się człowiek zagapił przez te, no już sporo lat. Ale tutaj Spirit był upilnowany. No fajnie, jakby tutaj Spirit jednak się nie potknął, bo to jest możliwe niestety. Ale teraz świetna decyzja Polaka, żeby przyjechać z CV-ką. No ale zauważmy, że są cztery zerglingi, ale tych dwóch, które poleciały bokiem, Spirit właśnie nie widział. No i to wprowadza może nawet lekką nerwowość, bo jeżeli Spirit nie wie, no to jak zareaguje? Ale nie, chwila, bo ja myślałem, że on Reapera zagra, on gra Mariny. To akurat jest dobra odpowiedź na takie zerglingi 2, idealna. No ale żywiej. O Boże, on nie zareagował zupełnie. O nie. No Spirit. Troszeczkę sensowniej to trzeba było tutaj na razie zagrać. Szkoda, bo właśnie dwa Mariny by dały mu trochę bezpieczeństwa. On się tak wczepił jak rozbitek w deskę w tego Overlorda wzrokiem. I nie zauważył wcześniej zerglingów. No a teraz już trzecia baza, dobra. No dobra, chyba jednak też nie będzie zagrożenia od dodatkowych lingów, bo jednak je wycofuje Rattata. No i Starport, czyli trzecia baza, jeżeli będzie, to będzie późniejsza. Bardzo bezpieczne otwarcie, tak się zastanawiałem, co on robi, że nie gra Reapera. No i chyba po prostu, no co robi? Bezpieczne otwarcie takie, że zwiat Reapera nie jest taki potrzebny, bo i tak będzie mieć właśnie te Banshee. Zobacz, to będzie coś innego dziwnego, na przykład jakiś Battlecruiser i mech. Co też potrafi zagrać Spirit, ale wątpię, że tym razem tak spróbuję. O proszę, da się mieć 400 MMR. To ciekawostka fajna, dzięki cholera nic nie pasuje. Można mieć nawet 30 MMR, czyli 0 to jest takie minimum, nie? Ale naprawdę trzeba po prostu wychodzić z gier, żeby zbić sobie ten cały MMR. Tak bardzo. Jakby ktoś nie grał, nie orientował się, to MMR to jest taki wskaźnik skilla, czy tam wskaźnik umiejętności naszych StarCraftowych w systemie rankingowym. Im wyższe MMR, no tym jesteśmy lepszym zawodnikiem i niższy to... To wiadomo. To słabiej. O, on wjedzie? To ciekawe ryzyko, jakie chce podjąć Spirit. Ale... O, wow. No dużo zerglingów, ale najdziwniejsze jest to, że one nie były takie... Znaczy też nie były złe, nie? Ale i tak, że jakieś drony padły. No, to nie było udane zagranie Spirita, mam wrażenie. Rattata się całkiem sensownie obronił, jakoś wyczuł zamiary Polaka. Ważne, żeby się nie zagapił, żeby nie dało złapać tych Helionów. Interesujące, że gra kolejne Heliony, bo przeważnie jak teranie tak je poświęcą, czy rzucą gdzieś do kontry, to już potem tych Helionów za bardzo nie ma. Banshee lekko obita, ale tutaj nie ma detekcji, więc niewidzialna może męczyć przejeżdżające drony albo przechodzące królowe. O, super! Królowo wyjaśnił. O, wow, prawie jeszcze pękła tam. Banshee. Ale zdoła ją wycofać. Tutaj już należy wyłączyć też niewidzialność. Ale widzę, że sama się chyba musi wyłączyć. Nie, jednak nie. Dużo Helionów. Cały czas je budował Spirit. Najpierw zbudował 4, stracił je i teraz dobudował kolejnych 7. Mam wrażenie, że dziwna liczba, bo powinno być chyba no albo 2, 4, 6, 8, a tu 7 nagle.
Raczej tak nie jest w buildzie, pewnie mu się coś tam nie kliknęło do końca. No to zobaczmy na kolejną akcję Polaka. Niestety tutaj nie ma za dużo droni i też są dobrze ustawione królowe, zerglingi też dojdą. Więc niestety, ale daremne to podejście. Banshee naprawiona i teraz będą we dwie atakować, czyli jedna salwa i oczywiście nie ma drony. Jeszcze jeden podjazd, ale jest czujny ratata. O kurczę, jak próbuje. Ale na tyle helionów to akurat niebezpieczne. Jakby to były 4 heliony, to może i tak. O, udało się anulować haczerkę. Dobrze, dobrze. Mam wrażenie, że Spirit naprawdę musi jeszcze trochę podziałać. Czy Banshee, czy helionami, tylko się tak trochę okienko czasowe zamyka. Zrobił co mógł, a teraz... Czas na oczywiście dużą produkcję, za chwilę pewnie też druga fabryka. No to może być ostatni nalot Banshee. Całe szczęście, że Polak też widzi Spire, który dość nietypowo w sumie postawił ratatawą. Myślałem, że może gdzieś tutaj to zagra. Wtedy mniejsza szansa, że Teran to zauważy. Mamy też wyjście na mapę. Oczywiście bardzo często jest skierowany na czwartą bazę, bo tutaj jeszcze nie ma tak dużo biomasy i łatwiej jest po prostu zadać obrażenia. Niewiele marinów, ale wystarczy ich liczba, żeby kontrować takie, no tyle mutalisków, akurat tylko 6. Takie liczby nie stanowią problemu. No i działamy, działamy. Nie lęka się zerglingów przy tylu helionach. O, o, już są te Bane'y nawet z prędkością. Ale też 1-1 dla Spirita, ciekawie. Turret go obroni w trzeciej bazie. No jest dobrze, jest całkiem przyjemnie. O, wycofuje jednego z Siege Tanków, to mi się bardzo podoba. On chyba widzi, czuje, że jest tutaj taki potencjał zergowy, że no lepiej właśnie uważać. Niestety kilka helionów zniszczonych. Widzę, że kolejny Siege Tank chyba... Ej, jak defensywnie je rozstawia. Bardzo defensywnie. Chyba chce tutaj zagościć na dłużej, niekoniecznie tak atakować haczerkę, no bo ona przecież zostanie obroniona. Ale Ratata też dobrze interpretuje zamiary Polaka i po prostu robi kontratak. Dużo zerglingów. Tutaj na szczęście... Nie, świetnie wypozycjonował Mariny tu i ówdzie, chociaż... No nie, no może ich tu... Nie, za mało ich tutaj jest. Trzeba biec, trochę SCV wyciąga przy okazji Spirit. Świetne podniesienie Marinów. Ta haczerka dalej jest atakowana, ale tylko przez dwa Mariny. Świetnie zamknięta barykada, no ale tutaj w natural właśnie nie powinna być zamknięta, mam wrażenie. No, Spirit, drony, znaczy STV-ki trzeba ratować. Dobra, nie jest źle, nie jest źle. Zwłaszcza, że ulepszeń nie ma jeszcze. Ratata, fatalny moment w sumie dla niego do ataku, no ale chyba masa... Będzie wystarczająca. Tak, tak. No tutaj jeszcze te Bane'y na szczęście Siege Tanki próbowały namierzać. Nawet nie najgorzej wyszło. No i wyklikał co mógł. Tu już będzie raczej ucieczka. Tak jest. Mediwaki robią robotę. No jest okej. Okay. Szału nie ma. Źle nie jest. Jak to? Mawiali w kapitanie bombie. Dobrze nie jest, ale jako taką. Czy tam źle nie jest, ale jako tako. Pewnie obie wersje padły. O, i klasa. I mutalizm zniszczony. No stąd akurat się trzeba już ewakuować. Medivac z przyspieszeniem jest minimalnie szybszy, albo bardzo podobny, jeżeli chodzi o prędkość, co mutalizki, więc uciekam. I kolejne podejście. Dużo ciężej będzie je skutecznie zakończyć, jak jest... O, wow, ej, to się udaje? Nie, jednak nie, za dużo zerglingów, no i mutaliski im pomagają. Fajna rotacja Spirita na prawą stronę, bo na lewo nie byłoby za bardzo gdzie uciekać, bo tam zerglingi by za szybko pomogły, a tutaj nie mogą, muszą przerotować. Na biomasie robią to szybko, ale nie tak szybko, żeby... Oj, teraz mutaliski! Bardzo fajna decyzja, żeby zostać i właśnie jeszcze kilka mutali kliknąć. A może będzie jeszcze jedna rotacja, a może i nie. Natomiast tutaj kolejny doskok Spirita, kilka dron i haczerka też na pewno zostanie wzięta. Nie, ładnie gra Spirit. Takie tempo narzucił, tyle desantów, tyle manewrów. No i spełnił takie minimum. Mam wrażenie, że bardzo późna jest ta kolejna fabryka Spirita. Ale on może po prostu taki właśnie inny styl gry. Trochę więcej piechoty, trochę więcej dynamiki.
Może tak preferuje grać. To też ambitna sprawa, tak? O nie. No to jest dopiero ambitny Siege Tank. Ale chciałem powiedzieć, że ambitna sprawa, że Terran próbuje być szybszy niż Zerg... Znaczy, próbuje ograć mobilnością Zerga, który ma mutaliski i Zerglingi. I w zasadzie to się trochę udało, tylko teraz Siege Tank się właśnie zakręcił nieciekawie. Na Siege Tanki oczywiście są bardzo potrzebne, ewentualnie tory i miny. I chyba w tory i miny zaraz przejdzie Spirit. Pierwszego tora już mamy. Tutaj ten jeden Supply Depot też należałoby opuścić, żeby jednostki trochę szybciej wychodziły z bazy. Tor z wzniesienia... No, przywraca pokorę mutaliskom. Na czterech rafineriach tylko Polak gra. Wydaje się trochę mało. Zazwyczaj chyba 5 jest granych przy takim stylu gry. No i tutaj taki detal, ale też udało się na przykład mutaliska jednego wyłapać. Widać, że Spirit rozkazał Marinom atakować właśnie tego mutala kolejnego i tego pierwszego oczywiście, bo przez chwilę Mariny nic nie robiły, tylko chciały dobiec, no ale jak są zerglingi dookoła, to nie da się przebiec. Także on tu specjalnie wydaje te komendy do ataku w wrażliwe cele. Ratata cały czas się przegrupowuje w tej rozgrywce. 18 mutalisków ma na ten moment, stracił 13. No tak, no straty są większe u Zerga o około 2000. Planetarka zostanie wymazana, to musiało się tak skończyć. Tymczasem ogromny push Spirita, pełny limit jednostek. Tutaj chyba uda się wyhamować kolejny atak zergowego oponenta. Tylko, że no nie no, Bane'ów kilka też wejdzie między SCV. O nie, no tutaj trochę zabolało. Tu jeszcze nie ma gotowej planetarki, więc Spirit musi coś natychmiast dosłać. Hatchery oczywiście zniszczone, ale nie powalczył o to Ratata. Na dole jeszcze był mały atak, ale... Też mutaliski to w miarę opanowały. No podobne limity obu graczy, chociaż Spirit ma przewagę. Kilka min ogarniętych. No chciał chyba wejść Spirit. Teraz będzie ciężej bez min, no ale działamy, działamy. Ghost nie zniszczy łatwo mutalisków. To jest bardzo niebezpieczne, jak mutaliski są w stanie wyjść na produkcję i bezkarnie wszystko niszczyć. Marudery świetnie wysunięte na lewą stronę. One potrafią przyjąć dużo Bane'ów. No ale Mariny właśnie były ich celem. Ohoho, no to jest teraz... Dyskusyjna sprawa, czy to jest batalia dla Spirita do wygrania. Niestety, ale Ratata ma chyba troszeczkę większe liczby. Mutaliski dalej przeszkadzają. Ale chyba zebrał jakiś oddział. Tak, tu jest jakiś ghost, jakieś turety. Chyba będzie można produkować. Oj, tutaj Spirit jednak daje radę. Nie, jakoś fenomen... Ale podnosimy Tora też. On też się przydaje. Chyba, że dalej chce wojować. No, ale to nie ma sensu. Okej. Okay. Wymiana do końca. Nie ma jeńców. Mutaliski powracają, to jest teraz największa siła w armii zergowej. 25 mutalisków, 80 dron, 21 lingów. Ale na szczęście Polak też ma z czego zbierać, ma jak produkować. Gra Ghosty, mam wrażenie, że znowu przechodzi do partyzantki. Polak i będzie po prostu siedział w bazie. Dobrze, jakby się udało jeszcze te drony, najlepiej to ekspansję całą rozwalić. Ciężka sprawa, tutaj Supply Depot w ogóle płonie. No jak go nie naprawi, to też się nic wielkiego nie stanie. Ale bardzo przydałaby się ta baza. Bardzo mi się podoba ta pułapka z min, tylko że no, piechota nie zachęca mutalisków. Ratata zaczyna dodawać jakieś infestory. Baning test z powrotem też będzie grany. Stracił tę strukturę trochę wcześniej.
Ła. No pierwsza mina była tutaj. O, już jakie snajpy! O, mutaliski są natychmiast zniechęcone. Jeden snajp, jeden mutalisk. No dobra, doskonale. Teraz wymiany były na pewno korzystne dla Spirita. 4000 strat więcej u pomarańczowego zerga. O nie, nie, te ghosty. Chociaż one nawet automatyczne atak mają nie najgorszy, ale no nie, no to nie była wymiana, na jaką liczył Spirit. Trochę został zaskoczony. Tutaj też te fangale spowalniają jego oddział. Dobrze, jakby rozwali... O nie, on tutaj chyba za daleko podchodzi. Kolejne... No, kolejne bejny, dobra, tutaj trochę je potracił, ale najgorsze, że tutaj te turety, te ghosty, to już nie żyje. Nie ma takiego wydobycia Spirit. Na szczęście pozbawia też przeciwnika tej bazy. I tylko chyba dlatego jeszcze jest w tej rozgrywce, mam wrażenie. No, bardzo niebezpieczna sprawa. No, musi to utrzymać. Baza na 12, teraz jak kilo miedzi dla złomiarza. Najcenniejsza. Uła, no ta jedna mina doskonale uderzyła. Spirit z powrotem ma prowadzenie w zaopatrzeniu. Aż się dziwię, jak łatwo przychodzi teraz Polakowi właśnie wyjście na dogodną pozycję w tym zaopatrzeniu chociażby. Mutaliski się, no, kręcą gdzieś na dole, w ogóle nic nie robią konkretnego. Szkoda, że Sicznak nie był przez chwilę rozłożony. Akurat można byłoby w te bejny jeszcze raz uderzyć. Znowu dobre podejście Spirita. Drony są niszczone, wydobycie zatrzymane. No i to jest bardzo cenna baza oczywiście dla zerga. O, i 5 min teraz będzie w stanie troszeczkę rozepchać pozycję Spirita. I tutaj też drony raczej nie dadzą rady. Mutaliski są gdzieś... Oj, zagubił. Oj, jak się zagubił. Oj, przykra sprawa. No i zobaczmy, jak miny. Miny też tutaj robią, no nie taką może fantastyczną, ale też nie najgorszą robotę. Wszystkie mutaliski stracił Rattata od tego oddziału marinów. Doskonale. Ulepszenia są w zasadzie te same. Ale kontrola na szczęście u Spirita lepsza. Teraz elegancko wyklikał bejny. Ewakuacja medivakiem. No i baza na 12. O nią się tutaj mocno rozchodzi. Na szczęście jest za mało bejnów, żeby była szansa na jej zniszczenie. Chyba za dużo jest medivaków u Spirita. Znaczy za dużo, no. To jest taka już krytyczna dość liczba. Tak od 8 do 10. No tutaj jest akurat 12. Raczej nie warto mieć ich więcej. Ale wiadomo, że nie będzie ich teraz za darmo gdzieś wyrzucać. Już lepiej mieć niż nie mieć. Snajpy na bejny. Dobrze. I kolejny snajp Bejlinga. I jeszcze jeden snajp Bejlinga. Pięknie. No, Rattata mięknie. Tutaj też jeszcze jest jedna kontra Lingów na 9. Ale to nie ma tak dużego znaczenia. O, jeszcze uda się to nawet dobrze obronić. Tutaj też ma miejsce kontratak na dole. Boże, jakie tempo ma Spirit. Ciężko, jak zawsze za nim ciężko jest nadgonić, gdy tak się rozkręci na zerga. No wzorowo, brawo. 20 minut się namęczył, namordował, ale zwyciężył. No klasa, bardzo ładnie Spirit. O, panie Kracio, dzięki wielkie. Panie Kracio, dziękuję bardzo za 56 miesięcy. I suba Twitch Prime. Mamy ponownie. Dzięki wielkie. O, i Memoshi jeszcze wrzucił. O wow, to było godzinę temu i tego nie zauważyłem przypadkiem. A może zauważyłem, tylko nie pamiętam. Memoshi, dziękuję bardzo. Zori, bardzo dziękuję za 10 miesięcy też. Zori napisał, przepraszam za przerwę w subowaniu, spokojnie. Jakiś powód pewnie był. Także ten, bardzo mi miło. Dziękuję za suby. Mork19822, dzięki za follow też. Piękna sprawa. Dobra, no wymęczył trochę to Spirit. Teraz będzie jeszcze bardziej się pewnie musiał postarać, no ale już na Protosa, na Showtime'a.